Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcorning. Dzisiaj zagramy sobie w Crash Bandicoot 4, najwyższy czas. Mamy do przejścia kolejny obiecany przeze mnie poziom, czyli poziom, w którym będziemy grać Cortexem. No brzmi to absurdalnie, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Jeszcze poziom nazywa się Jurajski Impuls, jest też Park Jurajski, czyli dinozaury. No może się z takim dinozaurem spotkamy, zobaczymy. Zmieńmy sobie na Coco, bo może jeszcze w tym poziomie będziemy mieć taką okazję zagrać jakimś, którymś z naszych bohaterów. Więc wybierzmy jej jakiś strój. Ten artysta wygląda fajnie, tak? Ona się prezentuje. No i co? Myślę, że możemy zaczynać. Mamy, zobaczcie, ukrytą skrzynkę tutaj z przodu. A i możemy strzelać. Nie mamy podwójnego skoku, to jest minus. Ale możemy strzelać z takiego lasera. No będzie ciekawie, tym bardziej, że tu mamy jakieś takie kości. I teraz jak? O, udało się. O, ukryta skrzynka. Znowu za tymi kłodami, zawsze, po prostu za każdym razem jest taka skrzynka ukryta. Tu nas atakują jakieś takie osy. To cokolwiek to jest, spróbuję to zeszczelić. O ile mi się to uda. A i zamieniamy to w kamień. Ale dziwne w ogóle. Tu możemy się normalnie wybijać. Ale tam nic na górze nie ma, więc... Laser w dłoń. I normalnie mamy kamień. Tylko pytanie... O, tu możemy zmieniać. Bo widzicie, to się przesuwa. I możemy sobie wybrać, w którym miejscu chcemy. Wybieramy na przykład w tym. Tu mamy zwykły kamień i jeszcze taki glutek. Pewnie będziemy mogli się z tego wybić, no właśnie. No ciekawy pomysł. Kurczę, tylko jak się tu dostać teraz? Udało się. Dobra, i myślę, że jeszcze tą jedną skrzynkę sobie zrobimy. I dobra, idziemy dalej. Czy tu coś będzie ukryte? Chyba nie. Tu w nas fluje. Traf. Dobra, udało się. I do góry. Ja bym jeszcze sobie to raz zamieniła. Nie, ale tu nic nie ma. Skok, sprint. Ale jak to użyć? Czekaj, wypróbujmy. Aha! Tak to się... dziwnie... przeskakuje. Można normalnie dalej to używać. No to owoce umpa zostawimy. Chociaż dziwnie bez tego podwójnego skoku. Tak się niepewnie czuję. Okej, uważamy oczywiście na nitro. I znowu ten mały dinozaurek, zobaczcie. Cały czas tutaj przed nami ucieka. Za to tutaj jaki wielki. Tam jakieś pterodaktyle. No, bardzo ciekawy świat. A masz. Tutaj oczywiście glutek i na górę, bo widzieliśmy skrzynkę. A, jak tutaj zdobyć? Bo nie jestem jej w stanie w ogóle uderzyć. O! Jakiś problem się pojawił. Zobaczcie, nie jestem w stanie tego uderzyć.
No tu ta skrzynka jest widoczna. Tak nie uderzę, ale wyżej nie wyskoczę. Ciekawe, spróbujmy może jeszcze raz. Da się? Da się. Serio, wam mówię, nie da się tam doskoczyć. O, teraz udało się. Ciekawe, że nie doskoczyłam. Dobra, jesteśmy tu. Jest jeszcze pierwszy checkpoint, więc widzimy się już tam na miejscu. Dobra, jesteśmy. Spróbujmy więc raz jeszcze. Może teraz się uda. I dobra, mamy znowu kolejnych przeciwników. Ciekawe. Udało się. Dobra, teraz by się jakiś checkpoint przydał, ale już go tam widzę. Tutaj to nitro, może? A, dobra, może z tego. Okej. A, i zobaczcie, dopiero tutaj mamy opcję zamienienia w ten żelek, a tam ona już była potrzebna. Dobra, chyba mamy wszystko, więc nie ma co zwlekać. Może ja sobie tylko zobaczę, czy coś tutaj jest typu skrzynka ze strzałką, ale nie. Nic tutaj nie ma. Więc zestrzelmy sobie. I mamy checkpoint. Pierwszy możliwy do zdobycia. Dobra, już wiemy, że się będziemy wracać po tej skrzynce na górze. Raczej jej brakiem. Nie mogę się do tego przyzwyczaić. Zupełnie. Ona tutaj jest, czyli od drugiej strony w ogóle będziemy wchodzić. Pamiętajmy. Tam w ogóle była jakaś ukryta. Ale to od drugiej strony. Zobaczcie, ile tu jest zakamarku. Masakra. Okej, ja bym sobie... najpierw bym sobie tak... przeszła tu. Aha, i to tyle. Dobra. To przejście sobie na razie ominiemy, bo wiemy, że ono jest chyba właśnie do dalszej części poziomu. A my... tylko czy da się tu teraz wrócić? No właśnie, w tym może być problem. Chociaż nie, dobra, przecież mamy to. Tylko... czy tam od góry się... a, tam od góry się dostaniemy chyba. Dobra, to ja sobie mogę tą skrzynkę chyba na spokojnie zniszczyć. Chociaż czekajcie, tylko jak się tam na górę zaś dostać? Dobra, skaczymy na skrzynkę w takim razie. Skaczemy na skrzynkę, bo ja tam na górę się nie dostanę tak łatwo. Spróbujemy tak i tak. No nie, jeszcze raz. Okej. Jesteśmy. Dobra, na górze mamy skrzynkę, ale i tak nie damy rady jej jakkolwiek zepsuć. Ty mnie nie zabij tylko. Bo tam w prawo tego nie przeniesiemy. Więc dobra, spróbujemy tędy. Strzelaj. Mamy to. Tą skrzynkę trzeba zepsuć, jak się uda. Albo stąd. Dobra, spróbujmy stąd. Raz jeszcze. Cyk. I na drugą stronę. Teraz tak, trzeba zobaczyć, co tutaj mamy, bo mamy skrzynkę na dole i tak musimy ją zepsuć.
W takim razie trzeba to zrobić, jak to jest chyba niżej. Tylko, no my nie damy rady. Może tak. Chociaż jak się zaś do tej skrzynki dostać, kurczaki. Bo wiecie, ja potrzebuję tą platformę jak najbliżej tej skrzynki i jak najniżej. No a niżej niż to chyba się nie da. Może tak, no to jest takie... Nie wiadomo jakie, można powiedzieć. Chyba, że tak. Dobra, spróbujemy zrobić to samo, tylko spadniemy na tą skrzynkę. No tu mam bezpiecznie, jak nie zrobię jakiegoś głupiego błędu. Dobra. Dobra, okej. Okay. Cyk. I do góry. Czyli tą skrzynkę mamy załatwioną. Możemy ruszać w prawo. W ogóle ja naprawdę nie wiem, czy ja dobrze idę. Cyk. No nie, bo tu mamy checkpoint. O kurde, to w ogóle schodzimy na dół w takim razie. To zmienia postać rzeczy. Bo ja myślałam, że tu jest coś dodatkowego. Okazuje się, że to jest główna ścieżka. Czyli... Ajajajaj. Jesteśmy tu. I teraz... Trzeba tutaj na tą drugą stronę. Tylko kurczaki jak? Czy ja mogę spadając użyć tego dziadostwa? No na to wygląda, bo tam w ogóle jest checkpoint. Zobaczcie, tam jest checkpoint. Dobra, spróbujemy spaść i użyć tego kółka, czy cokolwiek to jest ta teleportacja. Teraz. Tam w nas strzelają już. Więc w ogóle trzeba uważać. Żygaj, żygaj. I teraz? No dobra, widzimy się już w tym momencie. Dobra, wiecie co? Spróbujemy może prawą stroną. Bo zrobimy sobie takie, można powiedzieć, błędne koło. To znaczy, tutaj zaczynamy. Cyk. Tutaj się tego dziadostwa pozbyć. Udało się. I mamy checkpoint. O te zęby się chyba nie powinniśmy zabić. Żeby zaś tutaj doskoczyć. Zgarniemy sobie checkpoint. I teraz lecimy od góry po prostu. Tutaj, żeby tam doskoczyć. Okej. To rozwalamy. Tu cyk. Widzicie? Jesteśmy już na górze. Zaraz będziemy. Dobra, teraz żelek. Żelkiem do góry. A. Może tak? I teraz my to robiliśmy od góry, tylko zaś ta skrzynka tutaj. To trzeba się w ogóle wrócić chyba. Cyk, dobra, niech będzie. No i się wracamy teraz górą tu. Tak to zrobimy. Cyk. Bo tu nie powinno być nic zepsute. Dobra. Jeszcze raz, spokojnie. Cyk. Po co ja się cofam? Stój. Na drugą stronę.
Tutaj skok. I co teraz? Pyk. I cyk. Tu spadaliśmy. Więc ja myślę, że na spokojnie, jak coś, to mamy maskę. To będziemy uciekać. Aha, tu trzeba żelka. Dobra, to robimy żelka. Uciekaj mi stąd. Tutaj raz. Dwa. Cyk. I teraz tak, tutaj spadaliśmy sobie. Aj, 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 dawaj to. Co jak najniżej. Dobra. Cyk. Może niżej, delikatnie. Teraz, idealnie, super, świetnie. Wskakujemy. No i teraz tu trzeba spaść. Cyk. Cyk. Już nie robię to źle, nie powinno się tak to robić, ale ważne, że działa. Więc jeszcze raz. Skok. Cyk, jesteśmy. Mamy wszystko i mamy checkpoint, naprawdę. Nie mogę. Mamy 15 śmierci. Tutaj takie rozkminy ma nasz towarzysz. Ma nasz korteks. Ale dobra, nie czas na to. Maska. Cyk. Co teraz? Tu możemy sobie... Tylko gdzie my skaczemy? My na ten wulkan skaczemy? A, dobra. Już wszystko wiadomo. Na to skaczemy. Cyk. Drugi. Na środek, żeby to na środku było. Tak jak wcześniej. Cyk, może być. Żyjemy. Teraz tutaj. Zobaczcie w ogóle, jak to wygląda, bo ja tak się bardziej przejmuję tym, żeby nie zginąć. No ale zobaczcie to. Teraz wiem, że zepsułam. Powinniśmy mieć dwa razy po prostu... Dwa razy to uderzone, żeby był żelek. A wracamy się. Dobra, raz jeszcze. I teraz tutaj dwa razy, prawda? Czyli raz i dwa. Mamy żelka. I teraz jak najwyżej i do przodu. Mamy to. Okej. Teraz to tutaj, czy na górze coś może być? Nie, to by było tu widoczne, dobra. Czyli zniszczmy sobie. To. I teraz owocki. Ojej, kolejny przeciwnik. Mamy go. Cyk. Kurczę, na górze coś może być. Sprawdźmy, tylko sprawdźmy raz. Nic więcej. Dobra, nie ma. Mamy checkpoint. Tutaj w ogóle po jakichś takich rozżarzonych kłodach, czy co to jest? Nie, no wygląda na drewno.
Grzybki halucynki. Dobra, tu widzimy pod grzybem ukrytą skrzynkę. A, oczywiście już bym zapomniała, żeby tutaj sprawdzić. Ale na szczęście nic nie ma. No ukryta jak ukryta, myślałam, że będzie bardziej. Dwa razy. I teraz tutaj nie dam rady. Tutaj jest coś? Nie, nic nie ma. Cyk, czyli przeskakujemy. Strzelamy. Bliżej. O. I teraz gdzie? Tu? Tutaj, tylko jeszcze żeby trafić. A, uderzamy cały czas w tego grzyba. Trzeba uważać. Okej, i teraz tutaj. No. Kurczę, że tam się nie da jeszcze drugiego tego skoku po tym przelocie. O, udało się. Tu na górze nic chyba nie ma. No i na grzyba. Bo w którejś chyba w pierwszej części w ogóle Cortex po wyeliminowaniu przez Crasha i Coco wylądował właśnie na takiej grzybowej wyspie i próbował coś z tymi grzybami zrobić. No ale chyba mu się nic nie udało. Teraz pytanie, czy tutaj doskoczymy? Się zbijemy tą skrzynkę, ale na szczęście się udało. Nie wiem, czy to nas może zabić, ale ja bym chciała, żeby to było jak najdalej. Dobra, zróbmy tak. Tylko czy przeskoczymy, czy musimy tym takim trzeba. Dobra, niech mi to stąd ucieka na razie. Tutaj się rozpędzimy. Ta skrzynka. No i tu już sobie zrobiliśmy ładne schodki. O, na górze nawet coś było. Czyli teraz cyk i cyk. Okej. I teraz co było na dole? Skrzynki, czyli dobra, od lewej, od prawej sobie robimy do lewej. Pamiętajmy, że nie mamy podwójnego skoku. Ła, ła, żyje. I jest koniec. Skaczę na dół. Skaczę. I co jest na dole? Jest 99. Mamy wszystko, bo tam są dwie skrzynki. Patrzcie to. Czekaj. No trafię. Mamy to. Tu możemy sobie rozwalić. Mamy kryształek. Poziom ukończony. Trzeba uważać. No nie mamy ukrytego diamencika, kryształa, ale spróbujemy sobie coś tam ogarnąć. Hejka, to ja z przyszłości. Zobaczcie to, tak jak tam wspomniałam o tym klejnocie, to właśnie sobie go szukam. Patrzcie to, niby tu trzeba przeskoczyć i wszystko ok. Tam można dostrzec owoce Wumpa. I patrzcie to, przychodzimy sobie tu z boczku. Gdzie on jest? Tutaj. W ogóle jeszcze trzeba tam spaść.
Więc dla mnie to jest jakieś chore, no ale życzę wam miłego kontynuowania odcinka. No i 17 zgonów, ale to wiadomo, widzieliście co się działo. Kolejny poziom odblokowany. I tutaj nawet coś, zobaczcie, teraz mamy tak jak ścieżkę, odblokowano linie czasowe Cortexa. Zaczął jako wróg, a teraz jest przyjacielem. Spójrz na wydarzenia z perspektywy Cortexa. No, fajnie będzie to zobaczyć. Tym zajmiemy już się w następnym odcinku, a dzisiaj znowu pouzupełniałam sobie z poprzedniego, z tego, o, skoku do przeszłości taśmy z retrospekcją. Mamy ich dość sporo, więc zaczniemy sobie kolejną. Skrzynki czasowe, wprowadzenie. Tego nie było już? Nie. Już taki podobny tytuł. Może coś mi się miesza. No i co? Zaczynamy. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak, bo ja już tu spędziłam prawie 2 godziny. No i nie jestem w stanie w ogóle tam przeskoczyć. Raz mi się udało, ale to myślę, że w ogóle tak na farcie. I zrobimy tak, na tym zakończymy ten odcinek. A ja po prostu sobie zostanę tutaj. Jak mi się uda, to po prostu wam do następnego odcinka dorzucę po prostu dalszy ciąg przejścia, albo nie wiem, jak już to wymyślimy. No bo jest masakrycznie trudne i no mogę wam pokazać co jest dalej. Biegniemy sobie. Tutaj mamy czasówkę. Tutaj musimy uderzyć do góry. Tam cały czas nam się skrzynki robią, nie? Tu trzeba zniszczyć, podskoczyć i tam w prawo, więc dobra. Mam nadzieję, że wam materiał wam się podobał. Zapraszam do następnego, no i co? Do zobaczenia. Cześć!